Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Iron Fury. W serii, która zwie się Pierwsza Kawa Dnia, jest to seria, w której zazwyczaj zajmujemy się jakimiś grami, które z różnych powodów przykuły moją uwagę, zafarpowały mnie i zainteresowały mnie. I tutaj tym haczykiem dla mnie jest 3D Realms, które próbuje robić gry, które tworzyły moje dzieciństwo przy użyciu nowej technologii, ale wciąż nawiązując do bardzo retro motywów, ta gra jest na silniku Build, mocno zmodyfikowanym. To jest ten silnik, na którym w 96 hulał Duke Nukem 3D, Shadow Warrior i parę jeszcze innych gierek na tym silniku wyszło, czyli wiecie, niby pseudo 3D, ale tak naprawdę sprite'y, dwuwymiarowe elementy, bardzo dużo dwuwymiarowych elementów i może jakieś, zapomniałem nazwy, jak to się nazywa, kliknijmy, jest w opcjach, voxele, okej, voxele, przypomniało mi się zanim znalazłem, jest dobrze. Tą gierkę robi Void Point i wydawcą jest 3D Realms, czyli inna ekipa niż ta, która robiła Bombshell, czyli część pierwszą, tak jakby, z tym, że to jest prequel i jeżeli dobrze pamiętam, tu będzie to, co sprawiło, że Bombshelly jest tą postacią, którą znamy z Bombshella. Nie mogę się doczekać, to są gry, które mocno utworzyły moje dzieciństwo. Weźcie pod uwagę, że ta gierka jest zrobiona z myślą o dzisiejszych komputerach, więc nie będzie żadnych kombinacji, ale w Duke Nukem, żeby zmusić to do sensownego działania, nie trzeba będzie szukać odpowiedniej wersji tej gry, żeby działała na nowych kompach. Co więcej, jeżeli pamiętacie gry z tamtych czasów, to wiecie, że one były mocno ograniczone przestrzennie, mapy nie mogły być zbyt duże, nie mogło być zbyt wiele poziomów, problem z lustrami, nie lustrami, wiele kombinacji. To jest coś, co z perspektywy dzisiejszego komputera jest takie poprzednia część Bombshelli tam ważyła, nie wiem, 6, 10, 16 giga, czy jakoś tak, ta waży 600 mega, 60 mega, jakoś tak. Różnica diametralna i gigantyczna, więc wszystkie ograniczenia, które Duke Nukem miał w tamtych czasach, są teraz łyknięte przez nowe komputery, przez to mapy będą znacznie większe, ale twórcy starali się być mega wierni temu, co w tamtych czasach było robione, więc te mapy są tak naprawdę zrobione z małych segmentów, które są połączone ze sobą, ale loading jest tak szybki, że go nie zauważycie. Trwa jak otwieranie drzwi, przeskakujecie z jednej mapy do drugiej, praktycznie otwarte mapy na silniku Duke Nukema, więc wow. First Blood, Quantum Carnage, Ultra Viscera. Jakie nawiązania do tych. Dobra, lecimy z najniższym poziomem trudności i zobaczymy, jak się w to będzie grało. Bardzo, bardzo widziałem polecane granie na padzie, totalnie odradzam, totalnie nie. I w ogóle jest ten kwadratowy ekran. Nice. Ladies! O, skojarzyło mi się Oni, mam serię z Oni. Albo na tym, albo na starym kanale, bardzo polecam. Śmiechowa gierka, bardzo niedoceniona. Szkoda, że nie powstała żadna kontynuacja Oni. Z chęcią bym pograł. Albo chociażby remake. Może bardziej remake niż reboot. Iron Fury. Ta gierka w ogóle miała się oryginalnie nazywać Iron Maiden, ale Iron Maiden przyczepiło się do nich o nazwę. Wow! Dobra, muszę zwiększyć czułość myszki, bo to jest dramat. Okej, okay, teraz jest lepiej. O mamo, ale to płynnie działa. To jak granie w Duke'a na dzisiejszych komputerach. Przerażające, żeby wejść w interakcję. Zium, zium, zium. Mam taki drobny vibe pierwszej mapy z Duke Nukema. Wiecie, wskakiwanie na RPG, żeby znaleźć RPG tam u góry. Troszkę futuryzm, troszkę cyberpunka jakby nawet w tym. Zresztą ona potem z tą cyberłapą biega, której chyba jeszcze nie ma. Tak, wygląda jakby miała normalną rękę na razie przynajmniej. Czy jest kopnięcie? Nie ma kopnięcia pod tym. O, mamy pałkę elektryczną. Traitor! Pistolet podwójką, nic innego nie mamy. W Duke'u jeszcze pod tyldą było kopnięcie, można było dwa kopnięcia wykonać jednocześnie, bo Duke na bez broni robił kopniak, a pod tyldą był kopniak drugą nogą i dało się kopać dwoma nogami jednocześnie, więc nie wiadomo na czym Duke stał. Bardzo dobrze. O, da się przeładowywać automatycznie, zrobiłem to z przyzwyczajenia i zadziałało. Nawet nie zdałem sobie sprawy z tego, co robię. Tak, wokselowe krzesełka, tak! To nie jest 3D, to są woksele, ludzie, nice! Nawet nie macie pojęcia, jak trudno takie rzeczy zrobić, to znaczy wokselowe krzesełka jest zrobić akurat prosto, ale na przykład wokselową broń, która sobie stoi i się wokselowa puszeczka, ona nie jest w pełni 3D, to znaczy to jest zrobione, wiecie, z bloczków. To nie jest trójwymiarowy model jako taki. Tak samo te...
Noise! No, czy tu leży rozsypana dla mnie amunicja? Dobra, muszę się przestać podniecać, tylko ruszyć troszkę dalej, bo ja tu będę skakał w jednym miejscu, stąd przyszliśmy, dobra, tak? Jau, miau, miau. Łooo, czy pląsu można dostać? Ciadersko wygląda. Ej, jestem zachwycony, ludzie. Co? Come get some. Da się krwawe ślady zostawić. Będzie jakiś alien, w którego będziemy mogli strzelić. Co prawda, chyba w tej części nie powinno być alienów. Bacon. Odur de police de pork. Oooo! To było lekko brutalne. Kolorowe światła. Oni naprawdę pocisnęli ten silnik do granic możliwości. O, jest ten. Love a power trip. Do you have violent tendencies? Are you prone to angry outburst? Enlist today. Czad. Dobra. Gdzie są te drzwi do otworzenia? To było gdzieś się tam świeciło coś. Coś do otworzenia. Tu, tu. Mamy access granted. Otwieraj mi tu. Mam kilku woli do zabicia. Dobra, dobra, możecie próbować. Nuke them all! O, nie było headshota, myślałem, że headshot wyjdzie. Nie będę ukrywał, że ta gierka jest faktycznie na pierwszy rzut oka dużo lepsza niż Bombshell, przy czym Bombshell jak była nisko oceniona, to ta gra od samego wstępu jest dość wysoko oceniona. 79 punktów, 79% na Metacritic, więc tu byliśmy. Tam na dół się do jakichś kanałów schodziło czy coś. Grałem jak to było na becie otwartej czy zamkniętej. O! Ooo! Więc pograłem troszkę nie za dużo, nie na tyle, żeby totalnie ogarniać gierkę, ale pograłem na tyle, żeby wiedzieć, że chcę to kupić, jak gdzieś kiedyś będzie w promocji. Złapałem to na Fanatiku czy gdzieś. Mieli akurat wyprzedaż po Halloweenową. Nie wiem, jak bardzo to do Halloweenowej gier się zalicza, chyba nie bardzo, ale no. To jest wizja tej takiej dystopijnej przyszłości, coś co my byśmy dzisiaj może w cyberpunka pchali, ale to jest bardziej w stronę tego co w latach 80-tych, 90-tych, początek bardziej 80-te. Sędzia Dredd ze Stallonem i te bardzo, bardzo, bardzo... Czy tu mogę coś otworzyć sobie tak, tak, ło? Ah! Nas wywaliło, tu nas wywaliło. Bardzo retro motywy. Wiecie, tego typu motywy w starym Duke'u były? Czerwone światło i gun się zrobił ładnie czerwony. Wszystko idealnie. Wszystko... O, o byłem tu. Oblongs not wrong. Fat Earth Society. O! Brutal! Brutalny patent. To co, lecimy gdzieś tam na dół? Niszczyzna? Gdzie? 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 Który z której strony? Tu jest jeden kolo. Ohoho! Tu nic nie będzie na nas czekało, wszystko pozamykane? Chyba. Nie, otwarte. Można wejść. Te retro klimaty. Ludzie, te gierki się dalej dobrze sprzedają. Dużo prościej jest coś takiego zrobić, dużo taniej jest coś takiego zrobić, dlatego też 3D Realms to robi. Zresztą 3D Realms robi teraz gierkę na silniku od swojej największej konkurencji, id Software, na ich id silniku, tym od Quake'a. I... Rap się bodajże nazywa, jestem bardzo zainteresowany tam się jakimś magiem gra, czy coś w tym stylu, gierka, która będzie dla mnie, podobnie jak ta, jest troszkę za szybka, Rotten. I tam będziemy, no...
mieli produkt na silniku największej konkurencji id Software zrobiony przez id Software, więc ja jestem zdumiony, że w ogóle dożyliśmy takich czasów, że nie ma tej nienawiści takiej, wiecie, to jak fanboye PlayStation kontra fanboye Xboxa, czy wcześniej fanboye PlayStation kontra fanboye Nintendo, czy wcześniej fanboye Nintendo kontra fanboye Sega. Skudowałem to tak brutalnie. Tum. Krzesełka. Lol, jak to dziwnie wygląda! Jak wiecie, jaka technologia stoi za zrobieniem tego? Tak się niby wydłuża, nie wydłuża, co jest grane, o co z tym chodzi? Coś jeszcze tu ukrytego jest? Czy coś w ogóle na śmieci? Czy ja mogę? Coca-Cola? Czy coś w tym stylu? Grand Opening 20 kwietnia. Coffee Shoppy. Winners don't use drugs. To jest zamknięte. Wejścia do mieszkanek. Podoba mi się konstrukcja tej mapy. O! To było przejście z jednej mapy na drugą. I możemy się wrócić w dowolnej chwili. Nice! Exhibition. Nie wiem, do ilu z was to trafi. Prawdopodobnie większość z was patrzy na to takie, czym się Wizu podnieca? O co mu w ogóle chodzi? Czym on się jara? Czy tu nie ma się czym jarać? Urkowanie w szambie! Trzeba kucać, żeby móc tutaj... Amunicjony. W takich miejscach zawsze są najlepsze sekrety pokrywane. Rokujemy znowu. Czy tu jest całe jakby jedno piętro miasta, które znalazło się pod tym? Pod wodą? Tak to wygląda. Nie mogę tego... A tak to mogę? Nie, też tego nie mogę w ten sposób. Dobra, lecimy tam dalej. U nas nie chcą, ewidentnie. Łuski, to mogą być łuski po mnie. Bardzo przypomina Duke'a. Klub, do którego się nie da dostać. Caco Bell! Nie, to nie jest Beholder, to jest ten. Ten czerwony cusiek z Warhammera. Och well. Czy to Beholder? W sumie, to ich tam wie. Przeskakujemy. Przykro mi. Gdzie jest? O, to mnie strzelałeś. Dobra, dać mi gana. Gdzie jest drugi strzelający? Słyszałem. Bardzo nice, ale ja bym tego... Gościa zdjął. Okej, jest, nie żyje. Dawać wszystko. Z lepszą jakością pojawił się ten problem, że nagle jest za dużo elementów, za dużo tutaj się dzieje. Duke był znacznie bardziej czytelny, albo ja już za stary jestem na tego typu zabawy. Późniejsze mapy i późniejsze rzeczy w Duke'u były też takie dość delikatnie mówiąc przesadzone. Połapać się w tych kosmicznych mapach było naprawdę ciężko. Nie wiem, co tu się podziało. Gdzie on jest? Słyszę go, nie widzę go. Dlatego, że jest dwuwymiarowym sprite'em pewnie. Pamiętam, że na moim starym kompie się w to tragicznie grało. Dobra ludzie, ja was trzymam tu też 15 minut, a powinienem się zabrać jeszcze za inne tytuły, ale mieliście 2 dni z rzędu z Bomb Shelly. Mam nadzieję, że chociaż do jednej z tych gier was zachęciłem. Jeżeli nie, to pojawi się jeszcze gdzieś kiedyś w przyszłości Wrath, czy jak to się tam czyta, również od 3D Realms, do którego niestety nie mam w tej chwili dostępu i który niestety też nie gości Shelly, ale może to dobrze, bo jest całkowicie inny uniwersum, całkowicie, czy nie całkowicie inna stylówka, ale stylówka mocno odbiegająca od tego, co tutaj widzicie. Uuu, mega pancerz tam jest! Zakładam, że tu... Okej, falling damage jest.
Przykro mi, szalej spadliśmy. Wydaje mi się, że ten kawałek mapy widziałem, że gdzieś tutaj, a właściwie tam dalej. To jest 3D bloczki. Właśnie, to jest jeden z patentów, których się nie dało zrobić na tamtym silniku, żeby trójwymiarowe obiekty na przykład wisiały nad ziemią. Dlatego zawsze jak coś mieliście, to mieliście do samego dołu, do samej ziemi, tak jak tutaj. Nie ma, że samochodzik się opiera, stoi czy coś, tylko jego cień jest fragmentem tej konstrukcji. Bo to modelem 3D trudno nazwać, no blokiem 3D, więc... Okej, ale wchodzimy w bardzo zamieszane motywy. O! Podniosłem tego, czy mam full pancerza? Aha, bo to jest do 50 pancerza. Dobra, okej, już, widzu, przestań się podniecać, daj ludziom odpocząć i ja wam dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka i jeżeli macie ochotę, możliwość i opcję taką, by sobie pograć w którąś wersję Shelly, to jak najbardziej polecam dla fanów starego Duke Nukema, to jest zachwyt, to jest totalny zachwyt. Wczorajsza gierka, może niekoniecznie, ale wydaje mi się, że też swoich fanów znajdzie, we mnie znalazła, więc okej, miłego, do następnego i niech dobre jedzonko będzie z wami, hej! Co ona robi? Podrzuca monetę? Shelly. Nie do końca ty niej mały, słodki awatarek do mnie przemawia, ta taka troszkę piegowata wersja. Znaczy ona była też strasznie młoda w Bombshell, które dzieje się jakby po tym, z tego co rozumiem. I... Nukem All, tak! I wydaje mi się, że niestety... Dobra, o, nie doskoczyłem tym razem. W tym momencie docisnąłem spacją. Dobra, tam nas nie było, to idźmy tam. Wydaje mi się, że z niej tutaj mogli zrobić totalnego dzieciaka, aczkolwiek pewnie to też by się nie sprzedało odpowiednio i nie zostało odpowiednio odebrane i ludzie by się o to pultali, a tak wyszło dobrze, więc też nie ma na co narzekać. Washington for Skids.